Cześć, z tej strony Gosia, z tuczytam i dzisiaj sprawdzimy, jak dobrze znam swoje książki. Ten film jest challenge'em, który zobaczyłam najpierw na kanale UKAD Vloguje i postanowiłam, że to będzie dobry pomysł na opowiedzenie Wam o mojej biblioteczce bez robienia bookshelfturu, o który bardzo mnie prosicie. I ja może kiedyś ten bookshelftur nagram, ale w tym momencie jest za gorąco i ja się nie czuję na siłach. Na początku mała uwaga, challenge polega na tym, że będę losowała liczbę, numer półki i numer książki. Będę to robiła za pomocą generatora losowych liczb. I bez patrzenia w opis książki będę odpowiadała na pojawiające się pytanie. Od razu muszę zaznaczyć, że na moich półkach mam chyba więcej książek nieprzeczytanych niż tych przeczytanych, co moim zdaniem ma sens, dlatego że jak mówił Umberto Eco, po co trzymać te książki, które już się zna, a tak zawsze ma się po co sięgnąć. Ja często przeczytane książki pożyczam albo gdzieś oddaję i już trochę mniej przywiązuję do nich wagę, więc w rezultacie mam naprawdę sporą kolekcję jeszcze nieprzeczytanych pozycji. No ale nie przedłużając, przejdźmy do tego challenge'u, bo pytań jest dość sporo. Najpierw znajdźmy książkę. To będzie półka numer 11. Książka numer 27. Okej, okay, czuję, że będzie nieźle. Ta książka to najlepsze opowiadania Max Winnies. A pytanie to, bez patrzenia w opis, powiedz, o czym jest ta książka. No i tutaj mamy problem, bo jest to zbiór opowiadań różnych autorów, którzy publikowali w magazynie Max Winnies. I każde to opowiadanie jest o czymś innym, więc może wezmę książkę, która nie jest zbiorem opowiadań i stoi obok, ale jakbym miała Wam powiedzieć, o czym jest którekolwiek z tych opowiadań, to oczywiście Wam nie powiem, bo nie czytam tej książki. Dobrze, powieść, która stoi obok. Jest to Zabić Drozda Harper Lee i jest to opowieść o małej dziewczynce, która jest świadkiem tego, jak jej ojciec broni skazanego za gwałt czarnoskórego mężczyzny i obserwuje, jak niesprawiedliwie społeczeństwo traktuje czarnoskórych. A oprócz tego mamy tutaj takie wątki związane z dorastaniem, z relacjami pomiędzy dziećmi i dorosłymi. No, wiecie, jest to książka, którą uwielbiam i którą zawsze Wam polecam, także mogę o niej mówić długo. Następny numer to będzie książka numer 58 z półki 12. Nie wiem, czy mam na tej półce tyle książek, ale zobaczymy. Najwyżej będę liczyć w kółko. Okej, okay, musiałam policzyć w kółko. Złoty notes, Doris Lessing. I czego dotyczy pytanie teraz? Co to jest za gatunek? No i trochę mam problem, ponieważ ciężko określić gatunek takiej powieści. Myślę, że użyłabym określenia, że jest to powieść obyczajowa. Nie czytałam jej jeszcze, ale no, jakbym miała wybrać określenie, to powieść obyczajowa i zaraz sprawdzimy, w jaki sposób jest opisywana. To jest w ogóle problem, jak się nie czyta literatury gatunkowej. Po prostu literatura piękna. No ale wiecie, jak to jest, no literatura piękna nie do końca jest to określenie gatunku, więc no jest to powieść poza gatunkiem. Jak na razie widzicie, świetnie mi idzie, bardzo dopasowane do mojej biblioteczki są te zadania. Następną kategorię już zdążyłam spalić, bo tutaj jednak trzeba czytać najpierw pytania. Bez patrzenia na okładkę, to znaczy na całą książkę, powiedz, jak wygląda okładka. No dobrze, to teraz numer, półka numer 9 i książka numer 26. Okej, okay. Nie widzicie tego, ale są to rury Edgara Kereta. I teraz jak wygląda książka? Jest tam grafika w ogóle Dębowskiego, to jest zabawne, ale to wiem. I na tej grafice są takie zakręcone elementy, wydaje mi się, że żółte albo pomarańczowe i napis rury. Dobra, zobaczmy.
No, nie do końca. To tutaj mi się nie udało, bo książka jest żółta, a te elementy są białe. No, ale faktycznie jest to grafika zrobiona przez Przemka Dębowskiego, więc chociaż tyle. Powiem wam, że strasznie się można spocić przy nagrywaniu tego filmu. Półka piąta, książka dziewiąta i co mamy z nią zrobić? Powiedzieć, jak nazywał się główny bohater. Dobra, półka piąta, książka dziewiąta. To nie będzie trudne. Jest to książka Zbudź się, Ferdynandzie, czyli druga część powieści Ludwika Jerzego Kerna i głównym bohaterem jest pies Ferdynand. Dobrze, następnie będę nazywać jakiś poboczny charakter. Tu już raczej nie będzie tak łatwo. To jest regał siódmy. Książka 42. Ja pozwolę sobie wziąć w razie czego najbliższą książkę, którą czytałam, bo to trochę bez sensu, chociaż może na tym to powinno polegać. Zobaczę, co to będzie. Trafiłam nie dość, że na półkę z komiksami, to jeszcze na taką część, gdzie są komiksy, których nie czytałam, więc wzięłam taki najbliższy, który przeczytałam, czyli Kota Rabina. No, ale teraz postać jakaś poboczna i jej imię, jakakolwiek. Pojawia się tutaj w jednej części taki tak zwany lwi król, który chodzi z lwem. I on ma na imię Malka, bo jedna z części ma taki tytuł. Tylko pytanie, czy on nie jest w takim razie głównym bohaterem. Teoretycznie głównym bohaterem jest ten kot i rabin. Więc myślę, że możecie mi zaliczyć tego Malkę, lwiego króla, bo kompletnie nie pamiętam, jak na przykład nazywa się ta bohaterka. Zupełnie. Jest trudniej niż sądziłam. Dobra. To będzie książka 12 z regału drugiego. I co mam z nią zrobić? Zgadnij, jak dużo stron ma ta książka bez patrzenia i możesz się pomylić o 25. No dobra. Jest to seria niefortunnych zdarzeń i przykry początek. I zakładam, że ta książka ma... I kurczę, ja ją czytałam na głos dzieciom i robiłam to kilka razy, więc ja naprawdę powinnam coś tam pamiętać. Powiedzmy, że ona ma 185 stron. Okej, słuchajcie. Okej, ma 171. Mogłam się pomylić o 25, więc udało mi się i jestem naprawdę pod wrażeniem, bo to był taki głupi traf, czyli coś tam jednak pamiętam. Następna kategoria. Bez patrzenia. Jak oceniłam tę książkę, to muszę pominąć, bo ja nie oceniam książki w żadnych systemach gwiazdkowych, a tutaj o to przede wszystkim chodzi. Bez patrzenia powiedz, gdzie dzieje się akcja tej książki. Książka numer 10. Z półki numer 9. Okej. To jest nawet ciekawe, bo to są niksy. I niksy dzieją się w Stanach Zjednoczonych. Poproszę już o pół punktu. I wydaje mi się, że ta główna oś dzieje się w Nowym Jorku. Kurczę, czy na pewno? Wydaje mi się, że dzieje się w Nowym Jorku. No nie. Kurczę, w Chicago? No to lipano. W Chicago dzieją się niksy, bo jest to związane z zamieszkami w Chicago. Trudno. Widzicie, nie tylko jedno miasto jest w Stanach Zjednoczonych. Naprawdę idzie mi bardzo kiepsko. W tym miejscu chciałabym was zachęcić do obejrzenia mojego poprzedniego filmu też z challenge'em, w którym szło mi dużo lepiej. Zapraszam. Książka pierwsza... Nie, przepraszam, półka pierwsza, książka 31. Mam powiedzieć... Jakie są nazwiska rodziców? Czyli zakładamy, że tam będą jacyś rodzice. No dobra, zobaczymy, czy trafimy taką książkę. Mam dwie. Klasyka literatury dziecięcej. O czym szumą wierzby? To jest ta książka, która wypadła, ale ja nie wiem, czy tam się pojawiają jacykolwiek rodzice. Nie czytałam tej książki, a nawet jak się pojawiają, to raczej mają nazwy zwierzątek, a nie nazwiska. Ale obok stała książka Piotruś, Pan i Wanda. I ja tej książki niestety również jeszcze nie czytałam, ale znam różne adaptacje filmowe, które bardzo lubię.
Już miałam spojrzeć w opis, ale jeszcze nie, spokojnie. Natomiast ja pamiętam, że rodzice, którzy pojawiają się w tej książce, rodzice Wandy, nazywają się Państwo Darling. I jeżeli w książce jest inaczej, to mnie poprawcie. Może sprawdzę. Miałam rację, ale w moim wydaniu jest to przetłumaczone. Jest to pan Kochański, ale to chodzi o pana Darlinga. I od razu już widzę, że bardzo mi się nie podoba tłumaczenie. Nie wiem, czy jest jakieś inne tłumaczenie Piotrusia, gdzie zachowane są oryginalne nazwy, dajcie znać. Następnie bez patrzenia na oprawę trzeba powiedzieć, jaki jest kolor książki pod obwolutą i moim zdaniem to się po prostu nie uda, bo ja mam bardzo mało książek w obwolutach. No ale możemy spróbować. Wezmę najbliższą książkę w obwolucie, która wypadnie. To ma być książka 19 z półki 5. O, ja nie wiem, czy tutaj będzie cokolwiek w obwolucie, szczerze mówiąc. Dobra, szukam na tej półce jakiejkolwiek książki w obwolucie. Nie ma. Nie ma na tej książki w obwolucie, półka wyżej. Jest. Półka wyżej. Ach. Blade Runner, czy androidy marzą o elektrycznych owcach, Filipa K. Dicka i doskonale wiem, że pod obwolutą ta książka jest srebrna. Ma taką bardzo ładną, srebrną okładkę. I kolejne pytanie, mam wrażenie, dotyczy znowu oprawy twardej pod obwolutą, czyli czegoś, co u nas jest dużo rzadsze niż za granicą. Więc ja po prostu te pytania dotyczące tych okładek i obwolut pominę. Następne pytanie. Czy rozdziały mają nazwy albo są numerowane? Bez patrzenia. I to jest półka 10, książka 5. Księga Luster. Miałam dawno tę książkę czytać. Nie mam pojęcia, czy rozdziały tutaj są numerowane, więc mogę zgadywać. Uważam, że rozdziały tutaj są numerowane. Nie są. Także przegrałam. Znowu mam nie patrzeć na okładkę i czy jest jakiś znaczek nagrody. No mogę tylko próbować powiedzieć, czy ta książka dostała nagrodę, czy nie, bo u nas również nie zaznacza się na okładce znaczkami tego, że książka jest nagrodzona. Czasami pojawia się jakiś napis. Ma być to półka 8 i książka 4. Raz, dwa, trzy, cztery. I jest to Forrest Gump. Czy Forrest Gump dostał jakąś nagrodę? Bo film tak. A czy książka? Zakładam, że tak. I teraz sprawdzimy. Okej, okay, mam tutaj 2 miesiące na pierwszym miejscu amerykańskich list bestsellerów, co nie znaczy absolutnie nic. Nie, wygląda na to, że nie zdobyła ta książka żadnej nagrody. Jak widziałam film, książki jeszcze cały czas nie czytałam. Nie wiem, czy warto w takim razie? Czy książka jest dużo słabsza od filmu? Dajcie znać. Chyba jak na razie przegrywam, nie wiem co, ale coś przegrywam. Czy książka ma jakiekolwiek blerby od autorów? Też bez patrzenia oczywiście na okładkę. Półka 6, książka 4. I ta książka, którą tylko sobie policzyłam, jeszcze nie wyjęłam, to są baśnie Andersena i tam nie ma żadnych poleceń innych autorów na okładce. Tak to wygląda, no i oczywiście, że nie ma. Chociaż, kto wie, może teraz jakby wydali, to też by, nie wiem, Stephen King na przykład polecał. Na pewno się inspirował. W takim razie teraz będzie książka 5 z półki 3 i co z nią robimy? Bez patrzenia znowu trzeba powiedzieć, czy książka ma jakikolwiek opis z tyłu. To jest ciekawe, dlatego że jest to druga część Władcy Pierścieni, która stoi w ogóle w takim boksie. I ponieważ to jest taki boks, to może ona nie ma napisów, ale jest stosunkowo nowe wydanie, więc zakładam, że ma jakiś opis z tyłu. Zaraz sprawdzimy. Tak, ma opis z tyłu. Bardzo rzadko chyba zdarzają się książki bez opisu z tyłu, raczej te takie starsze nie mają. Wracam do Was po krótkim ładowaniu baterii. Kolejna kategoria to bez patrzenia dla odmiany. Czy książka ma zdjęcie autora na okładce?
I to ma być półka siódma, książka 43. Nie patrzę. Przemiana Szymona Kaźmierczaka. Powieść graficzna, więc zakładam, że nie ma zdjęcia autora na okładce, bo to się dosyć rzadko zdarza. Zobaczmy. Nie, nigdzie nie ma zdjęcia autora. Dalej będziemy mieć półkę 10 i książkę 22. Czy ten autor używa pseudonimu? No niewiele mam takich książek napisanych pod pseudonimem, więc myślę, że nie używa, no ale dobrze, sprawdźmy. I tutaj mam tańcz, tańcz, tańcz Harukiego Murakamiego i to jest prawdziwe imię i nazwisko tego autora, przynajmniej wedle oficjalnych źródeł. Bez sprawdzania, czy narracja jest w pierwszej czy w trzeciej osobie. Tutaj też raczej wezmę książkę, którą czytałam i będzie to książka 11 z półki 5. Serce Meduzy, Ali Benjamin. Czytałam tę książkę stosunkowo niedawno, nawet recenzowałam ją na kanale. I czy ona jest pisana w pierwszej osobie? Wydaje mi się, że tak. Zwłaszcza, że w książkach młodzieżowych to jest częsty zabieg. Zobaczmy. Tak, jest pisana w pierwszej osobie przede wszystkim, ale nie tylko. Dlatego, że duża część takich przemyśleń jest pisana w drugiej osobie. Uważnie przyglądaj się Meduzie, a zobaczysz, że jest ona jak pulsujące serce. No ale dalej oczywiście mamy takie wydarzenia opisywane z perspektywy pierwszej osoby, także dobrze trafiłam. Półka 8, książka 26. Bez sprawdzania, czy są jakieś ilustracje albo grafiki w książce. Już miałam tę książkę. Nie wiem, dlaczego ja nigdy nie trafiłam w Totka, bo to są rury kereta, chyba że coś źle policzyłam. Wezmę książkę obok. I jest to Kacica Pawła Kochuta i tutaj nie ma żadnych obrazków ani ilustracji. O, coś tam w środku było. Ale to jest tylko komentarz Mariusza Szczygła, bo to jest ta seria z Techlik z komentarzami Szczygła. Ilustracji nie ma. Okej, ponieważ za chwilę skończy mi się bateria, to teraz będę po prostu wybierać jakieś przypadkowe liczby. Postaram się nie oszukiwać. No dobrze, i następne pytanie to, czy książka ma epilog? Powiedzmy, że to będzie półka 3, książka 42. Nie mam tyle książek, no to będzie 12. Druga część Dzienników Gwiazdowych Lema i wydaje mi się, że tutaj nie ma epilogów, bo to są bardziej opowiadania. No mamy właściwie takie wspomnienia Iona Tiszego na końcu, ale to nie jest epilog, więc epilogu tutaj nie ma. Czy ta książka jest podpisana? Mam niewiele książek z podpisem, chyba że chodzi o coś innego, pomijam dalej. Dalej, czy numery stron mają jakąś ozdobę, są jakoś zaprojektowane, albo w ogóle ich nie ma? Okej, i niech to będzie półka 13, książka 2. Jest to Szaleństwo katalogowania Umberto Eco. I powiem Wam, że wydaje mi się, że są tu normalne numery stron, ale przy takim wydaniu różne rzeczy mogą się dziać. Nie, są tutaj zupełnie normalne numery stron. Pominęłam pytanie dotyczące prologu, czy książka ma prolog. Powiedzmy, że będzie to półka 7, książka 8. Jest to Leśny Ludek i Smoki, książka dla dzieci. Tam jest taki początek, ale czy to jest prolog? Nie, nie jest to nazwane prologiem moim zdaniem. Zobaczmy. Nie, zaczynamy od przedstawienia Smokolandii, nie ma tutaj prologu. Czy tytuły rozdziałów mają jakiś obrazek? Wątpię, że trafię w coś takiego, ale niech będzie półka 2 i książka 19. I tym samym mamy pierwszą część Dzienników Gwiazdowych i moim zdaniem nie ma tam żadnych ilustracji przy rozdziałach. Nie ma. To mam wrażenie, że się powtarza. W którym roku książka była opublikowana? To jest w ogóle nie do zrobienia, niech będzie na przykład półka 9 i pozycja 15. Jest to Ostatnia kobieta wyrocznia, Kay Miller, i czytałam tę książkę, ale nie mam pojęcia, kiedy była opublikowana. Powiedzmy, że... No już nie będę dokładnego roku podawać. Powiedzmy, że została opublikowana w latach 90.
No i nie, bo to jest 2010. Jeżeli wyczuwacie pewną frustrację, to bardzo słusznie, tak właśnie się teraz czuję. I ostatnie pytanie, dotrwaliśmy. Czy potrafisz powiedzieć, w którym roku przeczytałaś tę książkę? I nawet nie będę sprawdzać, jaka to była książka, nie pamiętam. Jeżeli nie jest to książka, którą przeczytałam w ciągu ostatnich 3 lat, to nawet nie jestem w stanie sprawdzić, czy dobrze odpowiem, bo dopiero od jakichś 3 lat spisuję sobie w ogóle, co czytam. To już wszystko. Przegrałam zdecydowanie, nie udało mi się dobrze wykonać tego challenge'u. Czy to znaczy, że nie znam swoich książek? Moim zdaniem nie. To właściwie nic nie znaczy. Była to taka zabawa, oczywiście absolutnie nie merytoryczny film o książkach i muszę przyznać, że bawiłam się dość średnio, bo większość czasu zajęło mi liczenie i znajdowanie tych książek, po czym odpowiadanie na pytania, które moim zdaniem niewiele wnoszą. Taka nauczka dla mnie, że jednak nie należy robić sobie takich challenge z zaskoczenia i warto wcześniej przejrzeć pytania. Niespecjalnie podobał mi się ten challenge, dlatego też nie nominuję nikogo do wykonania go, a wy dajcie znać, co sądzicie o tego typu filmach, a może jakie filmy chcielibyście zobaczyć w moim albo w moim i Asi wykonaniu. Czekam na wasze komentarze, zapraszam was też do subskrybowania tego kanału i obserwowania nas na Facebooku i na Instagramie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!